Dzień dobry. Chciałabym oficjalnie przywitać wszystkich Państwa na wykładzie zorganizowanym w ramach Europejskiego Tygodnia Mózgu. Jesteśmy w zabytkowym budynku Młynów Rotera. Bardzo się cieszę, że podejmujemy taki ważny temat. Za chwilę oddam głos pani doktor Annie Antoninie-Nogaj i ona rozpocznie dla Państwa wykład. Chciałabym zaprosić serdecznie do korzystania z oferty Młynów Rotera, do wizyt na wystawie Węzły, opowieść o mieście nad rzeką i na naszej nowej wystawie interaktywnej Młyn Maszyna. Życzę dobrej zabawy, dobrze spędzonego czasu, mnóstwa informacji, które zaniesiecie Państwo ze sobą. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie na spotkaniu poświęconym kondycji psychicznej. Dziękuję jednocześnie za zaproszenie, za zaufanie w zakresie powierzenia mi tego tematu. Jestem psychologiem silnie związanym ze szkolnictwem, tyle tylko, że ze szkolnictwem artystycznym, bo sama jestem muzykiem z pierwszego wykształcenia, ale widząc zapotrzebowanie na wsparcie psychologiczne środowiska artystycznego, postanowiłam wybrać tą drogę psychologiczną jako swoją wiodącą drogę zawodową i przez ponad 15 lat byłam psychologiem w Bydgoskiej Szkole Muzycznej. Na potrzeby uczniów szkół artystycznych naszego regionu utworzyłam ponad 10 lat temu takie Regionalne Centrum Psychologii Muzyki, które było skierowane jako sieć pomocy dla uczniów szkół artystycznych. No i te wszystkie aktywności spowodowały, że dzisiaj poza pracą w Bydgoszczy, na Bydgoskim Uniwersytecie, w praktyce podejmuję się roli wizytatora. Troszkę to groźnie brzmi w perspektywie wykształcenia psychologicznego, ale właśnie w Centrum Edukacji Artystycznej jestem wizytatorem do spraw poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Do moich obowiązków należy moderowanie pracy psychologów i pedagogów szkolnych zatrudnionych właśnie w szkołach artystycznych. Natomiast wszystko to, co doświadcza ta młodzież w kontekście zmian cywilizacyjnych, nie różni się niczym, czego doświadcza każda inna młodzież w każdym innym typie szkół i placówek. I myślę, że ten problem zdrowia psychicznego, kondycji psychicznej jest bardzo uniwersalny i chociaż moje zawodowe doświadczenie jest w 100% oparte na funkcjonowaniu w szkołach artystycznych, to temat przygotowałam w taki sposób, żeby to było dla nas wszystkich, no, mam nadzieję, wartościowe, ważne i potrzebne. Niestety w dużym stopniu w kontekście niesienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom spotykamy się z różnego rodzaju formami niezadowolenia ze strony rodziców, gdyż rodzice podkreślają często brak adekwatnej pomocy z perspektywy konkretnych nauczycieli i rzeczywiście zadaniem tych instytucji nadzorujących, sprawujących nadzór pedagogiczny jest bardzo często dotykanie takich trudno mierzalnych obszarów, których właśnie ta pomoc psychologiczna dotyka problemów relacji, komunikacji, których nie można zbadać tak, jak bada się dydaktykę i efekty uczenia poprzez analizę ocen, efekty i osiągnięcia, ale badamy często właśnie to, co ludzie czują, a to, co czują, jest ich prawdziwym odczuciem i czasem trudno z tym dyskutować, bo każdy z nas ma się prawo czuć dobrze lub źle w określonej sytuacji, stąd różne trudne głosy, które czasem do jednostek nadzoru napływają, rzeczywiście muszą być przez nas weryfikowane. A niestety kondycja psychiczna młodzieży, o tym wiemy doskonale zarówno z badań, z mediów, jak i z telewizji śniadaniowej, bo to jest temat, który jest regularnie poruszany w bardzo różnych obszarach. Temat kondycji psychicznej młodzieży jest tematem ważnym, bo ta kondycja nie jest dobra, o czym pokażę Państwu przede wszystkim za chwilę w ramach statystyk. Ale na początek też garść słów tego, co jest charakterystyczne i wartościowe, jeśli chodzi o samo rozumienie pojęcia jakość życia. Bo rzeczywiście z perspektywy pracy psychologa, pedagoga szkolnego, może nie jest to wprost napisane w rozporządzeniu, ale wszystkie nasze działania mają zmierzać do tego, żeby osoby, z którymi jesteśmy w kontakcie, budowały dobrą jakość życia, żeby miały poczucie satysfakcji z tych obszarów, w których funkcjonują uczniowie w szkole, przede wszystkim ze swoich osiągnięć szkolnych, ze swojego funkcjonowania w szkole, ze swoich relacji, żeby ta dobra jakość życia przekładała się na ich dobre umiejętności adaptacji do wymagań otoczenia i także wychodząc ze szkoły, żeby mieli poczucie, że są dobrze przygotowani do różnych sytuacji szkolnych.
Oczywiście wiodącą rolę pełnią rodzice. I rodziców nie możemy wyręczać w różnych sytuacjach i okolicznościach. Nie da się jednak ukryć, że dzieci mają różne, doświadczają różnych modeli wychowania. Rodzice mają różne pomysły na to, jak stymulować rozwój swoich dzieci. I szkoły bardzo często są tą jedyną i ostatnią instytucją, która w jakimś stopniu może uregulować pewne sprawy, narzucić pewne normy, wskazać pewne charakterystyczne obyczaje, w ramach których warto, aby dziecko umiało się odnaleźć, zaadaptować, żeby budować sobie właśnie takie kompetencje wskazujące na to, że będzie potrafiło zadbać o dobrą jakość życia niemal w każdym wymiarze. Widzieli Państwo moje imię i nazwisko, Anna Antonina, dwuimienna, ale ci, którzy mnie znają, dodają mi jeszcze trzecie imię. Anna Antonina Profilaktyka Nogaj, ponieważ uwielbiam tematy dotyczące profilaktyki, przejmuję się tymi tematami. Sama jestem podatna na działania profilaktyczne, na wiedzę o tym wymiarze i przede wszystkim moją pracę w szkole pamiętam jako pracę, która nieproszona wchodziła do uczniów i poruszała z nimi zagadnienia właśnie z zakresu jakości zdrowia psychicznego w wymiarze profilaktyki, a to zdrowego żywienia, a to snu, a to budowania odporności psychicznej, a to radzenia sobie z przeciążeniami, radzenia sobie ze stresem. A więc myślę, że to spotkanie dzisiejsze, chociaż będzie poruszało się między dramatycznymi statystykami, które mamy chociażby ze stron policji możliwe do odnotowania, jeśli chodzi o śmiertelność, w efekcie myśli samobójczych, czynności samobójczych wśród młodzieży, jak i takie dobre elementy, które będę chciała Państwu przekazać, jak rozumiemy dobrą jakość życia, jak można o nią dbać, to wszystko właśnie i ma charakter oddziaływań profilaktycznych. Od organizatorów wiem, że dominująca część z Państwa to są nauczyciele, ale czy tak? Prawdą jest to, czy są też osoby, które są niezależnie po prostu rodzicami, a nie uczą. Są też panie, tak? Dziękuję. Widzicie Państwo, definicja dobrej jakości życia dotyka każdej sfery naszego funkcjonowania. I to też jest taki ważny element, który pokazuje nam, że nie ma takiego kontekstu w naszym życiu, będąc rodzicem lub nauczycielem, w ramach którego nie moglibyśmy zadbać o poczucie dobrego funkcjonowania samego dziecka. Oczywiście swoje także, ale to powinno iść w parze. Sami potrafimy dbać o dobrą jakość życia w różnych wymiarach, w relacjach, w pracy, w nauce, w wymaganiach, którym jesteśmy poddawani i tego samego uczymy naszych najmłodszych. Niestety tak się dzieje, że pomimo tego, iż edukujemy się coraz bardziej w wymiarach psychologiczno-pedagogicznych, iż jesteśmy coraz bardziej oczytani, media grzmią o tym, jak powinniśmy podtrzymywać w sobie kompetencje związane z szeroko rozumianymi kompetencjami społecznymi, aby być komunikatywnym, aby być empatycznym, aby być czujnym, wrażliwym. Dzisiaj na pewno Państwo w szkołach przerabiacie bardzo precyzyjnie ustawę dotyczącą ochrony małoletnich przed krzywdzeniem i to jest też takie kolejny mocny akcent, który podkreśla znaczenie naszej czujności nad ewentualnymi nieprawidłowościami w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży. I te wszystkie aspekty, które z jednej strony powodują, że jesteśmy coraz bardziej oczytani, jak się okazuje, wcale nie zmniejszają dramatycznych wskaźników, chociażby na poziomie samobójstw małoletnich, skali depresji, skali różnego rodzaju zaburzeń o charakterze psychopatologicznym, diagnostyki w poradniach psychologiczno-pedagogicznych wskazującej na wzrost takich czynników jak zespoły amotywacyjne, bo jakby nasza edukacja i nasza wrażliwość jest o dwa kroki do tyłu za zmianami cywilizacyjnymi, które już mają swoje żniwo w postaci właśnie tej obniżonej kondycji. Garść informacji tylko ze statystyk. Jeśli chodzi o osoby małoletnie, niepełnoletnie, na przestrzeni 2017 i 2023 roku
Liczba samobójstw wzrosła od mniej więcej 100, 115 do 140, 150 w dwóch ostatnich latach. Jakby każda cyfra tutaj byłaby przerażająca, bo zastanawiamy się, cóż takiego się dzieje w życiu młodych ludzi, że nie mają na siebie innego pomysłu, jak odebrać sobie życie. Zwróćcie Państwo uwagę, że w grupie wiekowej między 7 a 12 lat tutaj również mamy rocznie po kilka śmierci dzieci, które są skategoryzowane jako śmierci samobójcze, bo dziecko zostawiło list, w którym wprost powiedziało, jak bardzo jest nieszczęśliwe. Często jest to list, obrazek, jakaś taka ślad, który tak każe interpretować tą śmierć. O ile samobójstwa młodzieży są przerażające, ale powiedzmy ten wskaźnik, nie chcę powiedzieć, że nie jest szalenie intensywnie rozwijający się, o tyle to, co jest dramatyczne, to są próby samobójcze. To, co jest w statystykach, to często eksperci uważają, że to jest wierzchołek góry lodowej. A na przestrzeni dwóch ostatnich lat statystyki w zakresie czynności o charakterze właśnie prób samobójczych wzrosły o 150%. Ponad 2000 takich prób odnotowano w 2023 roku i tak samo w 2022. A więc na przestrzeni ostatnich 3 lat, kiedy to te cyfry były poniżej 1000, to jest to naprawdę piorunujące wrażenie. Całe szczęście, że to są te sytuacje, które nie kończą się dramatycznie, ale jednak sam wskaźnik poszukiwania do podejmowania tego typu czynności, które może czasem są prowokacją, może czasem są w jakimś stopniu wołaniem o pomoc, ale wcale dziecko nie ma takiej intencji, że naprawdę chce sobie odebrać życie. Jednak sama próba jest ogromnym ryzykiem i oczywiście żadnej takiej próby nie można bagatelizować. Bardzo często mamy dylemat, kiedy wzywać pomoc, czy to my, czy czekać, czy obserwować, w jakim momencie. Wszyscy specjaliści od traumatologii, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą, często właśnie już po próbach samobójczych lub z młodzieżą, która doświadczyła śmierci swojego rówieśnika i mają świadomość tego cierpienia i tego poczucia niezrozumienia, z czym zostaje takie środowisko rówieśnicze szczególnie, podkreślają, że nikt nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli nadmiarowo zgłosi swoje podejrzenie o jakąś nieprawidłowość w funkcjonowaniu dziecka, bo zawsze jest lepiej 10 razy dmuchać na zimne, niż jeden raz zareagować za późno, a często właśnie to te pojedyncze przypadki, o których później słyszymy jako takie dramatyczne, że czemu nikt nie widział, nie słyszał, nie reagował, są dla nas takim przypomnieniem, no właśnie, ciekawe, co my byśmy zrobili w takiej sytuacji, kiedy my byśmy zareagowali. Mam w głowie przykład pewnej nastolatki, która teoretycznie nie zdradzała żadnych objawów nieprawidłowości w swoim funkcjonowaniu. Była całkiem dobrą uczennicą, była koleżeńska, rodzice byli aktywni w szkole, wszystko działo się pozornie dobrze, aczkolwiek no, dziewczyna ani się nie wyróżniała niczym wybitnie dobrym, ani niczym złym. Natomiast jeden z nauczycieli uznał, że coś mu nie pasuje w tej dziewczynie, że ona jest ciągle smutna. Niby uczestniczy w różnych działaniach, niby się zgłasza do różnych szkolnych tam okoliczności, dodatkowych projektów, ale jakby ten smutek dominował w jej aparycji, można wypowiedzieć. Tak? Jakby ta mina rzadko kiedy była taką okraszona spontaniczną radością. Ileś tygodni zaczynał tak się, że tak powiem, do niej zbliżać różnymi pytaniami. Co słychać, co się dzieje, widzę, że jesteś smutna, jak się czujesz, a może przyjdź, porozmawiaj, a potem mam dyżur. To była polonistka, która tak podjęła taką inicjatywę. Wcale to nie był psycholog szkolny ani pedagog, tylko polonistka, wychowawca. 2 miesiące zajęło jej to takie budowanie zaufania. Po 2 miesiącach dziewczyna powiedziała, że ona od 4 lat jest molestowana przez swojego starszego brata. Wszystko się działo w 4 ścianach domu, normalnego, dobrze funkcjonującego.
Później oczywiście okazało się, że w jakimś tam stopniu coś rodzice podejrzewali, ale tego nie brali pod uwagę w ogóle. No, oczywiście nikt dziewczyny na początku w domu nie chciał słuchać. Natomiast to, jak funkcjonował dom, to jest jedna sprawa. Najważniejsze jest to, że znalazł się nauczyciel, który miał w sobie odwagę i wszedł z tą dziewczyną w kontakt i zaczął ją tak naprawdę tak troszkę do muru przestawiać, że jednak musi coś powiedzieć, że jednak powinna się podzielić tym, co ją trapi, bo jest to nienaturalne, że tak bardzo ten smutek z niej emanuje. Oczywiście to było już po mniej więcej 2 miesiącach taka konkretna rozmowa. Natomiast chcę o tym powiedzieć, ponieważ... pozornie nic się złego z tą dziewczyną nie działo. Ludzie mają różne miny. Niektórzy są smutasami, prawda? Niektórzy nadmiernie ekspresyjnie reagują radością, a niektórzy są smutasami i na siłę też ich nie będziemy przymuszać, ale determinacja tej nauczycielki rzeczywiście była warta całej tutaj sytuacji, bo dziewczyna została odratowana z patologicznego środowiska. Wymagała oczywiście potem wielopoziomowego wsparcia, hospitalizacji, zmiany otoczenia. Zaangażowana była dalsza rodzina w pomoc, w zmianę miejsca zamieszkania. Ale mówię o tym dlatego, że tym jedynym objawem nieprawidłowości był po prostu smutek. Smutek, którego może rodzice nie zauważyli, bo dzisiejsze czasy też narzucają na rodziców wymagania bycia gdzieś tam zawsze aktywnym, na świeczniku, rodzicielstwo. Dzisiaj już nie mówimy o wychowaniu bezstresowym, dzisiaj nie mówimy o matkach helikopterach, które krążą nad dziećmi, tak, i są nadopiekuńcze. Dzisiaj mówimy o wychowaniu niezaangażowanym, że dziecko jest, ale ono nam w niczym nie przeszkadza, bo przecież możemy dalej się wspinać, zwiedzać świat z maluchem w plecaku, biegać, skakać, robić wszystko, co się chce. Dziecko mniej lub bardziej nam w tym towarzyszy i niestety ta moda na takie rodzicielstwo, że dziecko jest i nam we wszystkim towarzyszy, jest jednocześnie troszkę ryzykowna, bo okazuje się, że często zmniejsza się wrażliwość na potrzeby samego dziecka, na to, czego ono by chciało, na to, w jakim stopniu ono by się chciało rozwijać. Czy rzeczywiście musi we wszystkim towarzyszyć rodzicom? Czy rzeczywiście musi być w pełni takie zaangażowane od najmłodszych wręcz lat, wręcz niemowlęcych lat, w towarzyszenie rodzicom w każdej ich aktywności? Dla zainteresowanych zachęcam tutaj do sięgnięcia po taką książkę. Wywiad z psychologiem dziecięcym Tomaszem Srebnickim, prowadzonym przez dziennikarkę Zwierciadła Beatę Pawłowicz. Niezwykły rodzic. Nie jest w nawiasie. Bardzo fajna książka, taka właśnie na przykładach z życia współczesnych rodziców i współczesnych dzieci, którzy korzystają z pomocy psychologa. Często do psychologa częściej trafiają, zwłaszcza w kontekście prywatnym, trafiają częściej rodzice, prawda, wykształceni, z odpowiednim statusem majątkowym, którzy mogą sobie na to pozwolić. I ten człowiek z perspektywy takiego psychologa klinicznego, dziecięcego, opowiada o tych różnych okolicznościach życiowych, z którymi się spotyka. I właśnie jeden taki, taka myśl gdzieś mu tam przenika, dominująca, że to są rodzice niebywale otwarci, chętni na współpracę, gotowi do działania, ale mało świadomi tego, że budowanie więzi z dzieckiem zaczyna się od tych naprawdę najwcześniejszych tygodni życia, kiedy to poświęcenie dziecku jest zdecydowanie bardziej ważne niż to, żeby korzystać ze swoich przywilejów i po prostu mieć dziecko przy sobie, tak po prostu. Myślę, że to jest taki też czas dla nas wszystkich w kontekście bycia rodzicami, nauczycielami, na to, żeby nie bać się mówić o tych problemach i o takich sytuacjach i żeby czasem sprzeciwić się takim dziwnym modom, które zdecydowanie mogą negatywnie wpłynąć na tą spokojną, stabilną, psychologiczną strukturę młodego człowieka. Bo docelowo w naszym życiu powinniśmy dążyć i tego uczyć dzieci i młodzież i z nimi o tym wprost rozmawiać, o homeostazie jako o pewnej równowadze
w różnych wymiarach. Zarówno w wymiarze biologicznym, to jest ta taka profilaktyka dotycząca higienicznego trybu życia w zakresie chociażby snu i wydatkowania energii i snu po to, żeby organizm się zregenerował, żeby uniknąć ewentualnych nieprawidłowości biologicznych. Z drugiej strony w kontekście psychologicznym też umiejętność takiego kształtowania zasad, relacji, obowiązków w kontekście też umiejętności wypoczywania, stawiania sobie celów realnych, możliwych do osiągnięcia, żeby nie żyć w poczuciu ciągłego niedosytu. Oczywiście też wszystko zależy od kontekstu rodzinnego, ale w rodzinach dobrze funkcjonujących, gdzie jest kult pracy, który dawniej był traktowany jako naprawdę niebywały atut, żeby dzieci widziały swoich rodziców pracujących, ale to była taka praca ośmiogodzinna, którą się zamykało, prawda, wychodząc z tej pracy, czy nawet jak była zmianowa praca, to jednak to była praca, z której się wychodziło i było się dla rodziny. Dzisiaj ten kult pracy troszeczkę nas, tą szalę obowiązków przechylił za bardzo w stronę przeciążeń i rodzice przeciążeni obowiązkami przeciążają też swoje dzieci różnymi zajęciami dodatkowymi, które niby mają być przyjemnością, niby mają być rozwojem, ale już uczą dziecko życia w takim ciągłym trybie aktywności. W takim trybie aktywności i mobilizacji, bo jak tutaj nie będę, to coś stracę. Jak tu nie pojadę, to się czegoś nie nauczę. Jak w tym nie będę uczestniczyć, to czegoś nie będę umiał znowu. I z tym dzieci rosną od przedszkola. Znam przedszkolaki, które nie mają ani jednego popołudnia wolnego. Łącznie z sobotami i niedzielami. Bo codziennie jest coś. I to nie są pojedyncze dzieci. Jestem w stanie z mojego grona wyliczyć co najmniej w głowie 10 takich osób, które wiem, że tak bardzo angażują się w ten rozwój swojego dziecka. Natomiast jakie to może mieć konsekwencje? Przede wszystkim taki przedszkolak, kiedy idzie do szkoły, szkoła może być nudna, bo nagle się tyle nie dzieje. A więc panie w zakresie nauczania zintegrowanego, prawda, wczesnoszkolnego, no stają często na głowie, żeby uatrakcyjnić zajęcia, a dziecko ciągle jest w jakimś stopniu niezadowolone. Taka sytuacja powoduje często brak kształtowania też więzi społecznych z rówieśnikami, bo co inne zajęcia, to inni rówieśnicy, inna grupa, albo indywidualne zajęcia, albo z innymi dziećmi, a więc takie dziecko nie ma czasu na zbudowanie przyjaźni, jakiejś takiej relacji, chociażby z tą grupą odniesienia przedszkolną, żeby się zwyczajnie pobawić, żeby porobić coś poza tymi obowiązkami. No i to też taki ten wyścig szczurów, w którym się już zaczyna uczestniczyć, plus bardzo często brak takiej umiejętności w późniejszym okresie życia angażowania się w jedną rzecz długofalowo, bo przecież jest się przyzwyczajonym do tego, żeby ciągle robić coś innego. Każdy dzień ma przynosić inne atrakcje. I znalezienie potem takiej jednej pasji, jednej umiejętności, jednej sfery, w której naprawdę będzie się dobrym, żeby zawalczyć o siebie i żeby osiągnąć jakiś większy sukces, jest bardzo trudne, ponieważ nie było się nauczonym pracy nad jedną aktywnością, bo tych aktywności było ciągle dużo. Ale to jest taka trochę walka z wiatrakami, bo niech rzuci kamieniem ten, kto sam nie dał się zapętlić w jakieś obowiązki. Jak wiemy, że tak trzeba, bo jest nam coś narzucane, bo wymagania są coraz większe, bo dyrektor nie lubi czekać, bo musimy się z czegoś rozliczyć. A więc to jest zmiana cywilizacyjna, której my wszyscy doświadczamy. A naturalnym jest, że każdy rodzic próbuje dać swojemu dziecku dużo szybciej to, co sam osiągnął. Nawet w psychologii mówimy o takim zjawisku, efekcie Flina, który australijski psycholog odnotował, że dzieci rodzą się chyba coraz inteligentniejsze, bo coraz młodsze dzieci coraz lepiej radzą sobie chociażby z rozwiązywaniem testów na inteligencję, z tymi konkretnymi zadaniami. No to czy te dzieci się rodzą coraz bardziej inteligentne? No nie, same z siebie się takie nie rodzą, ale ta bardzo intensywna stymulacja, już nie powiem, że od okresu noworodków, ale od niemowlęctwa to już na pewno, oczywiście powoduje, że dzieci poznawczo są inteligentniejsze. I dzisiaj mówimy o tym, że pokolenia nie są wtedy, kiedy w rodzinie rodzi się kolejne pokolenie dzieci, bo dziecko dorasta do tego, żeby być rodzicem, ale pokolenia zmieniają się co 5 lat według socjologów.
właśnie ze względu na zmianę technologii, na zmianę obyczajowości, na zmianę rzeczywistości, w której nasze dzieciaki dorastają, a więc konflikty międzypokoleniowe to wcale nie będą konflikty między rodzicami a dziećmi, tylko między rodzeństwem, które często żyje w zupełnie innych już rzeczywistościach, jeśli ta różnica wieku jest gdzieś tam podchodząca pod 10 lat na przykład. A więc dopóki my nie będziemy pracować nad własną dobrą kondycją psychiczną, nad własną umiejętnością utrzymania homeostazy w naszym organizmie, nie oczekujmy, że będziemy mogli tego wymagać od naszych dzieci czy uczniów. I pokażę jeszcze Państwu takie trzy charakterystyczne perspektywy zdrowia psychicznego i zobaczymy, która w kontekście edukacji, rozwoju będzie dla nas najbardziej atrakcyjna. Perspektywa medyczna mówi stricte o tym zdrowiu fizycznym, które jeśli zaczyna dolegać, no to tamtej homeostazy brakuje. To znaczy, że jest jakaś trudność, z którą no na szczęście medycyna często farmakologicznie jest sobie w stanie szybko poradzić. Z drugiej strony mamy perspektywę psychologiczną. W moim odczuciu taką najbardziej właśnie znaczącą, ponieważ odwołuje się do tego, co możemy zrobić sami dla siebie, czego możemy nauczyć młodszych, aby dostrzegali w sobie kompetencje do zmiany. Bo perspektywa psychologiczna, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, to jest gotowość do samorozwoju, do twórczego rozwoju, do realizacji własnych możliwości, potencjału, umiejętności, takiej do akceptacji też swojej indywidualności. Umiejętność budowania relacji, które będą satysfakcjonujące. Umiejętność budowania własnych kompetencji, które będą dawały poczucie, że jesteśmy sprawczy w określonych obszarach, w określonej rzeczywistości. To jest definicja, którą każdy z nas może zacząć testować na sobie, w jakich obszarach my sami możemy poprawić swoje zdrowie psychiczne, jeśli pomyślimy sobie o tym, jak funkcjonujemy. I jednocześnie te nasze dobre wzorce może będą atrakcyjne do powielania przez młodszych. Definicja socjologiczna mówi o kontekście szerszym, społecznym, o tym, żebyśmy się dobrze umieli adaptować do życia, do funkcjonowania, do rozwiązywania problemów w takim wymiarze ogólnym. I tam, gdzie nie ma tej adaptacji, tam, gdzie są trudności w relacjach, tam brakuje homeostazy, bo generalnie dążymy do tego, powinniśmy do tego dążyć, żeby w tych relacjach społecznych układało nam się jak najbardziej tak stabilnie i przewidywalnie. Psychologia bardzo lubi poznać, jak funkcjonuje drugi człowiek, głównie po to, żeby przewidywać czyjeś zachowania, żeby nie po to, żeby tak kontrolować jakoś nadmiarowo i wszystko dokładnie wiedzieć, jaki kto będzie, ale żeby tak przewidywać na zasadzie, że czuję, co może być dobre, czuję, co może być prawidłowe. Jestem w stanie domyślić się, jak ktoś zareaguje w określonej sytuacji. Cały nurt terapii poznawczo-behawioralnej polega na tym, żeby też pokazywać osobom, co mogą zmienić w swoim funkcjonowaniu na zasadzie takich prostych algorytmów, żeby było lepiej. Gdyby ta terapia nie działała, to w ogóle bez sensu byłoby myślenie o psychologii. A przecież ta psychoterapia poznawczo-behawioralna właśnie przez to, że daje konkretne wskazówki, pozwala i pomaga w takim kształtowaniu różnych kompetencji i nawyków, żeby właśnie zobaczyć, że jesteśmy w stanie kontrolować siebie, żeby zmienić coś na lepsze. Tylko i wyłącznie to, że my na sobie możemy poczuć jakąś zmianę, jest tym, co daje gwarancję, że inni też uwierzą, że tak się da, że tak można. W behawioryzmie właśnie często mówi się, że wystarczy mieć jeden dobry wzór. Jak mamy jeden dobry wzór i widzimy, że ktoś tak potrafi, to znaczy, że ja też tak będę potrafić, że ja też tak będę mogła w jakimś tam momencie zrobić. A więc w pośród tych trzech perspektyw, no myślę, że też, nie wiem, czy sugeruję za bardzo, czy nie, ale wydaje mi się, że ta perspektywa psychologiczna jest taka najbardziej mierzalna też i możliwa dla nas indywidualnie do oszacowania. I to jest perspektywa, o której uczniowie, zwłaszcza nastolatki, w szkole bardzo lubią rozmawiać. Nie mówimy oczywiście o tym tak wprost, nie będziemy tej definicji cytować, ale rozmawiając z nimi o ich stylu funkcjonowania, pytając, jak się czują, o czym myślą, do czego dążą, jakie sobie stawiają cele, jak sobie wyobrażają realizację tych celów. To jest pokazywanie im, że to od nich zależy kształtowanie zdrowia psychicznego. Niestety w
wchodząc do klas, dzisiaj bardziej tak gościnnie na różne pogadanki, ale bardzo często zanim włączę prezentację, jeśli w ogóle ją włączę, bo często idę do młodzieży z prezentacją, po czym w ogóle jej nie włączam, bo tak się chce pogadać. I rzeczywiście rzucając takie jedno hasło, co was martwi? Z czym sobie nie radzicie? Albo dlaczego się gdzieś tam poddajecie z jakąś sytuacją trudną? Ja niestety najczęściej teraz z młodzieżą mam kontakt w ramach kontroli, kiedy muszę też poruszyć z nimi jakiś problem, który gdzieś tam był zgłoszony, żeby coś zweryfikować. I niestety widzę w nich taką bezsilność, taki marazm, niechęć. Właśnie te zespoły amotywacyjne, że im się przestaje chcieć. Pojedyncze jednostki są bardzo ambitne, jako grupa niestety są odbierani czy przeze mnie tak zewnątrz, czy często przez nauczycieli, którzy czasem tak trochę już machną ręką, bo przez to, że jest to taka rutyna codziennej pracy, to tak jakby trochę odpuszczają. A kluczem jest to, żebyśmy im nie odpuszczali. Żebyśmy nie pozwalali im wchodzić na ścieżkę minimalizmu, na ścieżkę marazmu, na ścieżkę tłumiwisizmu, że na niczym im nie zależy. Ja wiem, że to jest bardzo trudne w codziennej pracy. Też się zmagam z tym, kiedy pracuję z kimś indywidualnie w kontekście terapeutycznym, jak widzę, że tak czasem biję głową w mur, ale wiem, że muszę bić tą głową w mur, bo może w pewnym momencie przebiję jednak, bo może w pewnym momencie powiem coś, co zrobi na kimś wrażenie, że jednak dotrze, że jednak się zmieni, że jednak zasugeruje takie zadanie domowe do wykonania, oczywiście mentalnego w perspektywie terapii, że ta osoba przemyśli tą sprawę i przyjdzie z inną refleksją. Mam przyjemność prowadzić w ramach zajęć na psychologii zajęcia z muzykoterapii, no z racji tego mojego też pierwszego wykształcenia. I pokazuję studentom, że czasami wykorzystanie jednego utworu muzycznego, który ktoś mi pokaże jako coś, czego lubi słuchać, albo coś, co uważa, że jest taką jego piosenką, otwiera niebywałą rozmowę na ważne tematy. Bo zwróćcie Państwo uwagę, że często młodzież słucha piosenek takich mocnych, takich z przekazem, takich wręcz z jakimś manifestem, albo poezja, która też niesie w sobie jakieś takie jednomocne przesłanie. To może być banalny utwór na poziomie melodycznym, ale z jakimś charakterystycznym zdaniem w refrenie. Wstań, dasz radę, będziesz silna. A ja mówię, dlaczego potrzebujesz słuchać tej piosenki? Co takiego cię martwi? Co takiego się dzieje, że ty musisz słuchać tej piosenki na dzień dobry, tak? Że wstań, będziesz silna. Naprawdę to niebywale otwiera doświadczenie na rozmowę, na to, żeby się dzielić swoimi przeżyciami. I też to, co jest charakterystyczne, młodzież dużo częściej słucha, taka wrażliwsza młodzież, dużo częściej słucha właśnie utworów takich bardzo nostalgicznych, takich bardzo poruszających. I nie chcę powiedzieć, że depresyjnych, chociaż czasem też, ale często takich, które poruszają problem depresji, a jednocześnie właśnie mają taki referent budujący. A więc to, co jest wartościowe, to podkreślanie, że skoro rzeczywiście przeżywasz te różne rzeczy, to dobrze, że ty tego słuchasz. Jeśli widzisz w tym potencjał, mocną stronę, jeśli to ciebie wzmacnia. Poza tym muzyka dla młodzieży, dla takich nastolatków między właśnie 15 a 18, czyli dla tej starszej młodzieży, to jest ewidentnie środek wyrazu. Tak było od dekad, przynajmniej od dekad mamy takie badania na ten temat, ale tak to jest, że młodzi ludzie w muzyce bardzo często wyrażają siebie, przyjaźnią się ze względu na to, czego razem słuchają. I ten wątek muzyki w ich życiu, chociaż to wcale nie jest związane z edukacją muzyczną, tylko w ogóle wątek w muzyki w życiu młodych ludzi jest w każdym pokoleniu bardzo ważny. Państwo na pewno też macie jakieś swoje kawałki, które pamiętacie jako coś, co was utożsamiało w określonym młodszym okresie życia. I z perspektywy psychologicznej to jest to też bardzo duży obszar, na którym można z młodzieżą pracować, odwołując się właśnie do tych przeżyć, do tych myśli, do tych kłopotów, które ciągle gdzieś tam ich ściągają w dół. Myślę, że szalenie dużo zależy od tego bezpośredniego kontaktu, który mamy z uczniami na co dzień i pokazywanie samego siebie.
jak my jesteśmy, jak my podchodzimy do życia, w jakim stopniu my jesteśmy zaangażowani w różne działania, jak nam się chce. Państwo na pewno to robicie. Ale zdarzają się może sytuacje, kiedy gdzieś wchodzi jakaś rutyna, jakiś marazm, trochę zniechęcenia, trochę takiego stereotypowego traktowania poszczególnych klas. I te klasy natychmiast to wyczuwają. Najlepsi nauczyciele, jak wpadną czasem właśnie w taką rutynę, gdzie się trochę zapomną i jakoś stereotypowo podejdą do uczniów jako do grupy, zapomną troszkę o tym indywidualnym traktowaniu, zapomną o tym, że uczniowie mają prawo czasem mieć spadki kondycji i niestety nauczyciel pójdzie w taką pułapkę psychologiczną, że działa stereotypowo, to dla uczniów jest to wyolbrzymione i to jest na zasadzie aha, no to on już tam machnął na nas ręką, no to będziemy znowu tą najgorszą klasą. Wiadomo, jak to się dla nas skończy. Tak? Jakby to jest samospełniająca się przepowiednia. Nam się wydaje, że ktoś tak myśli o nas, jak my o sobie nie chcielibyśmy myśleć, ale tak się zachowujemy. W związku z tym utwierdzamy w przekonaniu tą drugą stronę, że pewnie tak jest. W związku z tym sami w to zaczynamy wierzyć. I to ta sama spełniająca się przepowiednia w szkole jest naprawdę jednym z takich najbardziej typowych pułapek psychologicznych, które wpadamy w relacji z uczniami. Nie da się być zdrowym, a jednocześnie nie umieć radzić sobie ze stresorami, bo stresory w naszym życiu są. I trzeba oczywiście kształtować w dzieciach, w młodzieży takie zachowania, które pozwolą im na pokonywanie sytuacji stresogennych, na radzenie sobie z nimi i pokazywanie im, że naturalnym jest czasem gorszy wynik, gorszy efekt, spadek kondycji po to, żeby odbudować tą kondycję i w nowej sytuacji poradzić sobie lepiej. Żeby oczywiście nie pogrążyć osoby w takich okolicznościach nadmiernie negatywnie. Stresory będą, ale radzimy sobie z nimi, bo mamy uogólnione zasoby odpornościowe, które są tym naszym pomysłem na poradzenie sobie z określoną sytuacją, które mogą być wspomnieniem innej sytuacji, w której może poradziliśmy sobie lepiej. A bardzo często młodzież, ale i dzieci też, uwielbiają generalizować, uogólniać i używać słów nigdy albo zawsze. No i to jest fajnie złapać je za słówka. Jak to nigdy? Niemożliwe, że nigdy. Podaj mi przykład, kiedy jednak było inaczej. Albo ja podam tobie przykład, kiedy było inaczej. Żebyś widział, że ta generalizacja jest zniekształceniem. Że życie też często nie jest zero-jedynkowe i ta generalizacja nie występuje w naturze, bo natura się zmienia, zmieniają się konteksty i sytuacje życiowe też się bardzo, bardzo zmieniają. I dojrzała osobowość, która oczywiście wraz z wiekiem nam przychodzi, ale dojrzała osobowość jest wtedy, kiedy my rzeczywiście potrafimy widzieć życie w różnych barwach i w różnych kolorach. I że kontekst nadaje znaczenie dla zrozumienia sytuacji, a nie zawsze sam bodziec lub konkretna reakcja. A więc na pewno trzeba podkreślać znaczenie tych uogólnionych zasobów odpornościowych, żeby radzić sobie ze stresorami. Dla starszej młodzieży, ale i dla Państwa, jeśli nie znacie tej pozycji, to zachęcam, bo to jest taki kanon w literaturze psychologicznej dla osób, które gdzieś tam mają poczucie, że ten sens zatraciły, że ten marazm ich dopadł, że życie nie ma wartości, bo coś się nie poukładało. To tutaj zachęcam do przeczytania książki, jednej z wielu książek Wiktora Frankla, ale to jest taka, że tak powiem, pierwsza, najważniejsza perełka w poszukiwaniu sensu. Przybliżać postać Wiktora Frankla? Psychiatra, Żyd austriackiego pochodzenia, który przeżył obóz koncentracyjny i już był psychiatrą wykształconym, kiedy trafił do obozu. W związku z tym to jego bycie w tym obozie było jednocześnie dla niego przestrzenią do obserwacji funkcjonowania innych obozowiczów. I podzielił ludzi na dwie kategorie. Na takich, którzy byli zdrowi, ale jednak umarli, bo się poddali psychologicznie, i na tych, którzy bardzo cierpieli, ale mieli w sobie wolę życia bez względu na to, jakich upokorzeń doznali w tym obozie, i ci przeżyli. I na tym doświadczeniu zbudował swoją teorię poszukiwania sensu życia, logoterapię, w której właśnie podkreślał i udowadniał,
że to tylko i wyłącznie nasze wnętrze, nasze podejście, nasze przekonania co do wartości własnego życia, podejmowanych decyzji i adaptacji też do warunków i pewnych wyborów, których się dokonuje, tylko i wyłącznie nasza wewnętrzna siła wynikająca właśnie z tych zasobów odpornościowych jest tym, co kształtuje naszą rzeczywistość, nasze funkcjonowanie i to jednak radzenie sobie. Kolejnym komponentem wskazującym na to utrzymywanie zdrowia psychicznego jest poczucie koherencji. Już teraz wiem, że niektóre literki za chwilę będą za małe, ale już to wszystko dopowiem. Poczucie koherencji, które mówi o tym, żeby jednak mieć takie przekonanie, że z większym prawdopodobieństwem sprawy potoczą się po naszej myśli, aniżeli przyjmą obrót negatywny. To jest trudne, bo my z natury, jako większość ludzi, jesteśmy pesymistami, tak? Jesteśmy tak nastawieni lękowo do życia. I o tym jest właśnie to poczucie koherencji, przekonanie o przewidywalności świata, że sytuacje potoczą się bardziej po naszej myśli, bo wiemy, jak do tego dojść. I to poczucie koherencji może być na poziomie zrozumiałości, że napływające informacje interpretuję bardziej jako takie, które jestem w stanie przekuć w dobrą monetę, a nie w złą. Że to jest poczucie zaradności i sterowalności, że żeby nie wiem, jaka była sytuacja, to jestem w stanie znaleźć jakąś tutaj alternatywę swojego zachowania i jednak przekuć to w sukces. To może być takie troszkę manipulacyjne w kontekście dzieci, prawda? Że no, nie wiem, dziecko płacze, bo się przewróciło i ma zdarte kolano, a my powiemy, ale zobacz, jaka jesteś silna, jakie masz mocne kości, że się nie złamały. I jak nagle, naprawdę jestem taka silna? No jestem na etapie takich przykładów z moją sześciolatką, nie? Że w tym kontekście gdzieś tam próbujemy przełamywać sobie różne swoje negatywne myśli. Ale to właśnie o to chodzi. W każdej sytuacji jednak próbować znaleźć, wiadomo, tą dobrą monetę. Dziecko, które musi powtarzać klasę z powodu różnych swoich niedociągnięć, jeśli rzeczywiście nic się nie dało zrobić, żeby tą klasę zdało, no to przepięknie byłoby, gdyby z takim człowiekiem usiąść, porozmawiać, wyciągnąć wnioski, się zastanowić w takim razie, zobacz, jak możesz teraz ten rok wykorzystać, żeby jednak być o dwa kroki do przodu od swoich rówieśników, a nie dwa kroki do tyłu, tylko dlatego, że powtarzasz klasę. Żeby były wśród dzieci z ogromnymi trudnościami, z którymi funkcjonujemy, żeby wśród tych dzieci byli ludzie, którzy bez względu na ich trudności będą budować w nich poczucie, że są wartościowymi osobami bez względu na deficyty. Poczucie wartościowości jest jednym z najważniejszych obszarów, które musimy rozwijać w dzieciach i młodzieży, żeby mieli przekonanie o sobie, że są w naszych oczach ważni i potrzebni. Jak stracą poczucie ważności i potrzeby, równia pochyła w dół, bo wszystko będą interpretować jako swoje nieprawidłowości, nieudolności i poczucie, że właśnie nikim na nim nie zależy. Poczucie sensowności też jest w tych zagadnieniach dotyczących koherencji, czyli takie przekonanie, że każda sytuacja ma dla mnie jakiś sens, jakieś znaczenie, jakąś wartość, przynosi coś ważnego i skutecznego, nawet jeśli jest to trudne. Z poczuciem sensowności zmagają się osoby, które nagle się rozchorowały i to zmieniło ich życie, które nagle stały się osobami z niepełnosprawnością i się adaptują. I to wiadomo, że to jest taki przykład, którego młodzież nie chce słuchać, jak w większości są sprawni, zdrowi, piękni, młodzi, prawda? Ale no często właśnie takie dramatyczne okoliczności życia powodują, że sens życia znajduje się także w tych sytuacjach trudnych i odnajduje się także w sobie potem motywację do różnych działań. Styl życia, rytuały, zachowania prozdrowotne, nawyki prozdrowotne. Troszkę o tym nastawieniu już też powiedziałam, że no, idealnie byłoby tak sobie wszystko dobrze planować, a wiadomo, że to jest nierealne. Każdy z nas ma różne marzenia, cele. Od 1 stycznia zawsze chcemy coś zmienić, potem 2 kwietnia już dawno zapomnieliśmy o naszym postanowieniu, prawda? A więc na takiej sinusoidzie ciągle, że tak powiem, żyjemy i musimy zmagać się z tymi naszymi słabościami. Wśród czynników chroniących zdrowie psychiczne jest to, co przed chwilą powiedziałam o wsparciu wartościującym, ale właśnie chcę w ogóle powiedzieć o pojęciu wsparcia. Wsparcie społeczne w psychologii jest takim terminem szeroko obadanym. Dlaczego wsparcie jest ważne, dlaczego powinniśmy je udzielać, okazywać, odbierać, dlaczego dla każdego z nas wsparcie ma znaczenie.
I są cztery rodzaje wsparcia, które w kontekście relacji uczeń-nauczyciel, rodzic-dziecko w 100% powinny być aktywne. Wsparcie emocjonalne. To jest takie poklepanie po ramieniu. Rozumiem cię. A nawet jak ci się wydaje, że cię nie rozumiem, to i tak cię rozumiem. Ja też to przeżywałem. Albo co innego przeżywałem. Ale okazywanie zrozumienia na zasadzie jestem z tobą, domyślam się, co czujesz. Nawet jak się nie domyślam, to jakkolwiek jestem z tobą. To jest też ta bliskość fizyczna. To jest to, że nie boimy się być w kontakcie, no, zwłaszcza rodzice, prawda? Ale no, w kontekście relacji uczeń-nauczyciel oczywiście to bycie w kontakcie ma inny wymiar. Ale też nie możemy być nienaturalni. Jeśli małe dziecko potrzebuje się do nas przytulić, to nie odsuwamy się i nie mówimy, o nie, 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 to jest szkoła, tutaj nie będę cię teraz głaskać, tak? Małe dziecko przytulamy, aczkolwiek no, nie będziemy może przytulać nastolatka, który się przewrócił i też stukł kolano i głaskać tego kolanka, bo tutaj wsparcie będzie inne. Natomiast poczucie, że domyślam się, co czujesz, jest bardzo ważnym komunikatem, jakie dziecko może dostać od dorosłego. Niech ono się wypłacze, niech ono ponarzeka, a my tylko przyciśnijmy zęby i nawet jak uważamy, że histeryzuje nadmiarowo, powiedzmy, okej, rozumiem, domyślam się, co czujesz. I potem nas posłucha, jak już się wypłacze. I po chwili będziemy mieli szansę na to, żeby wzmocnić jej inaczej. Ale najpierw okażmy wsparcie emocjonalne. Wsparcie instrumentalne to jest takie doradztwo. To jest taka rozmowa, która nam mówi o tym, że... nie doradztwo. Informacyjne to będzie doradztwo. To jest rzeczowe wsparcie. Czyli, że ktoś potrzebuje czegoś i my możemy mu to dać. To jest czasem pożyczenie czegoś, użyczenie, podpowiedź, gdzie znaleźć jakąś pomoc, podanie konkretnego numeru telefonu, przekazanie jakiejś książki, polecenie filmu. No, cokolwiek, co możemy dać, może to mieć wymiar materialny, może mieć wymiar niematerialny, ale to jest to, co dziecko ma wrażenie, że otrzymało od nas coś do garści, takiego bezpośredniego i już wie, jak sobie może z czymś tam innym poradzić. A więc nie obawiajmy się przekazywać różnego rodzaju dóbr fizycznych lub niefizycznych po to, żeby dziecko miało poczucie, że ma od nas taki rodzaj wsparcia. Informacyjne to jest właśnie to doradztwo. No, takie bardziej merytoryczne doradztwo, tak? Że dziecko pyta nas, jak coś zrobić, jak sobie z czymś poradzić. Nawet jak nas nie pyta, to możemy mu podpowiedzieć, oczywiście w zależności od wieku, mniej lub bardziej narzucając te swoje podpowiedzi, ale na pewno Państwo nieraz, zwłaszcza w kontaktach z nastolatkami, widzieliście, że dziecko oficjalnie udaje, że nie słucha, a potem jednak od tyłu po chwili zrobi tak, jak było mu coś podpowiedziane. A więc nie szczędźmy, w zależności oczywiście od sytuacji, ale nie szczędźmy tych naszych komunikatów do dziecka. I najważniejsze wsparcie, z którym już się wcześniej trochę wychyliłam, wsparcie wartościujące, budowanie przekonania w dziecku, że ono bez względu na wszystko jest w naszych oczach wartościową osobą, człowiekiem, z którym chcemy być w kontakcie, które jest dla nas ważne, które bez względu na swoje oceny i osiągnięcia nas interesuje, że jesteśmy jego ciekawi. Szczególnie nauczyciel, który czuję, że dane dziecko nie ma w dzienniku 5 jedynek, nie przychodzi, nie poprawia, nie przychodzi na dyżur. Bo uczeń z 5 jedynkami rzeczywiście może mieć duży opór przed przyjściem na dyżur do nauczyciela, no bo boi się tej konfrontacji 1 na 1, nie chce tam iść, boi się tych uwag, tego, co usłyszy, ile dostanie zadane, żeby zaliczyć coś tam. No, w głowie takiego człowieka jest często dużo lęku. A więc nauczyciel, który zagadnie takiego ucznia z zupełnie innej perspektywy, żeby tak troszkę spuścić powietrze. Słuchaj, a ja słyszałam, że ty na WF-ie to tam ostatnio przodowałeś. Co tam się takiego zadziało? To ta dyscyplina jest dla ciebie taka mocna? Bufor bezpieczeństwa odpalić w zupełnie innym kontekście. Przerzucenie uwagi. To od razu zmieni perspektywę. Dziecko zobaczy w tym nauczycielu tego groźnego przedmiotu człowieka, a nie tylko nauczyciela. I tak samo ważne jest, żeby nauczyciel widział w uczniu człowieka, a nie tylko ucznia. Mam w głowie dużo takich różnych przykładów, gdzie właśnie budowanie relacji nauczyciela z uczniami jest oparte wcale nie na dydaktyce, tylko na tych innych wątkach, na innych kontekstach,
a wówczas dydaktyka jakoś tak naturalnie sama lepiej przychodzi. I nawet ci uczniowie, którzy nie mają potencjału do jakiegoś przedmiotu, i tak się mobilizują, bo jak lubią nauczyciela, to nawet na tą truje się chociaż trochę nauczą. I to jest bardzo ważne, że jakby zaczynamy relacje od sympatii, a nie od wymagań, bo to od razu ustawia nas w takiej hierarchii, której nikt nie lubi. Aczkolwiek nie uważam, że w szkole nie ma być hierarchii, bo jak najbardziej dbajmy ciągle o tą kulturę, zachowanie i o to szanowanie nauczycieli. Natomiast nic się nie stanie, jeśli nauczyciel czasem zejdzie z tej katedry i będzie w 100% zainteresowany uczniem jako człowiekiem, a dopiero tą dydaktykę wprowadzi tak między wierszami. Wśród cech, które kształtują zdrowie psychiczne, jest konieczność budowania poczucia własnej wartości poprzez sposób, jaki dajemy wsparcie, poprzez stawianie dziecku odpowiednich wymagań, żeby ono czuło, że jest w naszych oczach osobą wartościową, że jest w naszych oczach osobą kompetentną do radzenia sobie z różnymi zadaniami. Poczucie wartości nie buduje się od samego gadania. Poczucie wartości musi być zbudowane w oparciu o efekty, o pracę, o to, co ten człowiek czuje, że rzeczywiście mu wychodzi, że gdzieś tam ma przestrzeń, żeby czuć się potrzebnym, skutecznym i zaradnym w jakimś stopniu. I dygresja, jeśli chodzi o literaturę, to liderem spośród wszystkich książek dotyczących poczucia własnej wartości jest książka Nathaniela Brandena, który to pojęcie tak bardzo wpuścił, że tak powiem, w świat, jako coś, co jest elementem naszej szeroko rozumianej osobowości, która to książka właśnie podkreśla, że poczucie własnej wartości jest bardzo, bardzo wielopoziomowe. I hasła to są tytuły poszczególnych rozdziałów. Brzmią trochę groźnie, tak trochę terapeutycznie, ale w rzeczywistości odwołują się do takiego budowania samoświadomości, a nastolatki o samoświadomości też bardzo chętnie rozmawiają. Bardzo chętnie dzielą się tym, co czują, jeśli tylko mają taką przestrzeń. Dzielą się tym, co myślą na różne tematy. Konfrontują swoje myśli. Oczywiście czasem te dyskusje są trochę prowokacyjne. Takie ich prawo. I nie dajmy się zbić z pantałyku tylko, że tak powiem. Też dzielmy się swoim doświadczeniem. I mówmy często, że rozumiem, że ty, żyjąc w innych czasach, kiedy ja dorastałem, masz inną perspektywę. Ale moja perspektywa z racji moich doświadczeń też nie jest bez sensu. Tak? Też ma swoje uzasadnienia. Pokazujmy te różne perspektywy. Dzięki temu uczymy dzieci też wrażliwości. Dzięki temu uczymy ich, że świat może mieć różne, że do doświadczenia ludzi mogą być efektem różnych perspektyw, a nie zawsze patrzenie tylko z tej ich najważniejszej, bo czują się mniej lub bardziej czyś tam pokrzywdzeni. A więc to budowanie poczucia własnej wartości jest tutaj bardzo ważne właśnie w oparciu o pokazywanie różnych też naszych doświadczeń i do tego, jak my do różnych celów dochodziliśmy. W ramach czynników chroniących zdrowie psychiczne poza poczuciem własnej wartości mamy też wiele innych takich czynników psychologicznych. Kluczowym tutaj może jest ta odporność psychiczna, prężność, rezyliencja. Różnie jest to już w języku polskim też podkreślane, ale to jest taki bardzo, bardzo modny termin, żeby budować sobie odporność psychiczną na rodzenie sobie ze wszystkimi trudnymi wydarzeniami, zmaganiami, że nie ma takiej sytuacji, w której człowiek by sobie nie poradził, że nie ma takiej sytuacji, która by nie była możliwa do rozwiązania. Zawsze jest jakieś rozwiązanie. Jeśli nie A, to B. Mam taką też bajkę terapeutyczną, którą czasem uczniom też w takich sytuacjach opowiadam, jak walczą z jakimś tam dylematem, jak postąpić w jakiejś sytuacji, co zrobić. I bardzo często wahają się, czy podjąć decyzję taką, czy inną. To im opowiadam taką króciutką bajkę. Wyobraź sobie takiego wędrowca, wędrującego w górę rzeki i idzie przez las, wzdłuż tego strumienia, po takiej wyboistej ścieżce. To jesteś taki ty, nie? Że jakby taki tak się męczysz na tej ścieżce. Przeskakujesz te kamienie, konary, potykasz się, a nagle zauważasz, że po drugiej stronie tego strumienia jest piękna, prosta ścieżka, która prowadzi na tą górę. No i co? Chciałoby się być po tamtej stronie rzeki, prawda? Chciałoby się iść po takiej prostej ścieżce właśnie. No co cóż zrobić? No przepłyń na tamtą stronę rzeki. No ale jak? Ale jak? No i w tej historii ten nasz wędrowiec wpada na pomysł, że buduje tratwę. Napracował się przy tej tratwie, namozolił, drewna naściągał, jakieś liany wymyślił, powiązał.
wsiadł na wodę, przepłynął przez ten wartki strumień, stanął po drugiej stronie rzeki, widzi przed sobą piękną, prostą ścieżkę, ale idzie tak samo wolno. Dlaczego? Bo żal mu się z tratwą rozstać, bo się tak przy niej napracował. I bardzo często młodzież właśnie tak ma wrażenie, że żyje w takim rozedrganiu i nawet jak podejmę jakąś decyzję, to i tak tamto się będzie za mną ciągnęło. Albo będę żałował, że nie, że może mogłem spróbować jednak tamtą drogę, bo nie jestem pewny. Ja mówię, wybierz jedną decyzję, idź i spróbuj. Nie ciągnij za sobą tej tratwy, bo ona cię tak samo spowalnia i tak samo się męczysz. Jak się podejmuje jedną decyzję, trzymaj się tej drogi. Jak się okaże, że jest zła, to wrócisz do innej drogi, tak? Może wrócisz na poprzednią, może wymyślisz jeszcze trzecią. Ale chodzi o to, żeby też takiego tego ciężkiego bagażu różnych doświadczeń, kiedy mamy potrzebę jakiejś zmiany, nie wlec za sobą nieustannie. To jest trudne, ale to jest możliwe do osiągnięcia, kiedy skupimy się na tym, co jest przed nami. To jest też taki bardzo ważny element w pracy terapeutycznej, czy indywidualnie, czy w ogóle w rozmowach z młodzieżą, że każde złe doświadczenie powinno się zakończyć lekcją, refleksją i iść do przodu w nadziei na te lepsze rozwiązania, na lepsze radzenie sobie z kolejnymi trudnymi sytuacjami, które oczywiście mogą mieć miejsce. Jeśli zdrowie psychiczne zawodzi, to przede wszystkim należy szukać, nie to, że gdzie, bo to, że gdzie, to na pewno Państwo wiecie. W kontekście natychmiastowego załamania nerwowego dzwonimy na pogotowie, są różne infolinie pomocowe, kierujemy sprawę, odpowiedzialność przekazujemy rodzicom, żeby skonsultowali się z odpowiednim specjalistą. No, są różne formy niesienia pomocy. Ważniejsze jest na ten moment, kiedy zareagować, jeśli czujemy, że zdrowie psychiczne nam, naszym bliskim czy uczniom zawodzi. Zdrowie psychiczne zawodzi, a zaczyna się od fizycznego. Od bólu, od dolegliwości bólowych. U jednych to będzie migrena, u innych to będzie kręgosłup, u innych to będą problemy żołądkowe, u jeszcze innych to będą problemy z sercem. Ciało nam mówi, coś jest nie tak. Gdzieś są przeciążenia, gdzieś jest brak równowagi, brak harmonii, brak jakiejś takiej odpowiedniej homeostazy w tym naszym funkcjonowaniu. W związku z tym ciało pierwsze odmawia posłuszeństwa. Również zdrowie psychiczne zawodzi wtedy, kiedy nie mamy siły albo te codzienne aktywności podejmujemy lub nie podejmujemy ich, bo mamy obniżony nastrój, bo nam się nie chce, bo nam się przestaje nam zależeć, bo odpuszczamy tak bez powodu niemalże, tak? Ale po prostu to zjawisko amotywacji zaczyna przybierać na sile. Również powinniśmy szukać pomocy, bo zdrowie psychiczne zachodzi, kiedy mamy pewne zaburzenia, które były dla nas wcześniej czy dla tej osoby nietypowe. Zaburzenia snu, zaburzenia apetytu, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia relacji, gburowatość w zachowaniu, taka nadmiarowa nonszalancja, lekceważenie innych, coś, co nie było typowe dla osoby. To jest szczególnie ważne z perspektywy rodziców i z perspektywy nauczycieli, że jak mieliśmy do czynienia z dzieckiem o innej, że tak powiem, o innych stylach zachowań, a nagle widzimy tą zmianę, no to jest zdecydowanie alarmujący moment, że coś się dzieje nie tak. Również mamy konieczność weryfikacji tego zdrowia psychicznego, kiedy widzimy osobę, która wydawała się dawniej być skuteczna, zaradna, dobrze radząca sobie z wydarzeniami, a nagle przestaje mieć w sobie taką zaradność. Nagle okazuje się tak troszkę nam infantylizują się jej zachowania albo jest taka zdecydowanie właśnie bezradna, bo co mam zrobić, ale to jak mam się zachować? I wiecie Państwo, to też jest taki problem ogólnospołeczny, bo na przykładzie rozmów z maturzystami czy spotkań ze studentami pierwszego roku na różnych kierunkach studiów, to pandemia ich bardzo ograbiła z zaradności. Pandemia ich ograbiła z umiejętności skupienia uwagi długofalowo na jednej rzeczy i ograbiła ich z zaradności takiej, jak sobie z czymś poradzić w takim bezpośrednim kontakcie, bo łatwiej było napisać maila, łatwiej było gdzieś tam tylko coś odnotować, a nie załatwiać tego w bezpośredniej relacji. Ale my tu mówimy o nastolatkach, że mają z tym kłopot, ale przecież my też jesteśmy sami tego uczeni i tego pracodawcy od nas wymagają. Ty się nie umawiaj z rodzicem w cztery oczy, ty napisz maila do niego i zobaczysz, co ci odpowie.
bo będziesz mieć dowód, jak ta interakcja będzie przebiegała, prawda? I bardzo często jakby to, co jest napisane, jest dużo bardziej wartościowe, jest lepszym dowodem niż to, co my gdzieś tam powiedzieliśmy, bo to każdy może coś powiedzieć potem słowo przeciw słowu, jak jest napisane. Z jednej strony tak, to jest papier, który coś udowodni, a z drugiej strony nie budujemy tej więzi. W związku z tym w sytuacji konfrontacji też możemy być bezradni, bo się od takich form komunikacji trochę odzwyczajamy niestety na własne życzenie. No, wszelkie zmiany w zachowaniu, które nie są dla osoby standardowe, a jednocześnie zaczynają przeszkadzać w życiu i są takimi zmianami, które są niepokojące. Myślę, że z perspektywy rodziców każdy z Państwa to przerabiał lub przerabia lub może przerabiać, że to nie moje dziecko, że jakoś inaczej się zachowuje, że nie poznaje, że skąd taki pomysł, skąd taki język, skąd takie zachowania. Jak to są jednorazowe, incydentalne sytuacje i dziecko potem jakoś się normalizuje do tego, co pamiętamy, no to jest okej. Gorzej, jak te zachowania rzeczywiście ciągle wskazują na taki brak adaptacyjności, na takie prowokacyjne zachowania negatywne i brak chęci właśnie bycia z nami w takiej bezpośredniej tutaj dobrej relacji. I z perspektywy rodziców, i z perspektywy nauczycieli, i z perspektywy samych uczniów, takich nastolatków, co możemy zrobić, żeby przyglądać im się bardziej wnikliwie. Przede wszystkim warto się uczniom przyglądać z perspektywy różnych kryteriów, różnych sfer naszego funkcjonowania. Te najbardziej popularne sfery to właśnie poznawcza, emocjonalna, społeczna, fizyczna, moralna czasem. Czasem taka sfera rozwoju w zakresie jakiegoś przedmiotu, który akurat jest u dziecka dominujący, jakoś go wyróżnia, bo dziecko się czuje mniej lub bardziej zaangażowane w jakieś działania. Ale przyglądanie się tym sferom to jest oczywista oczywistość, tylko teraz pytanie, jak to zrobić? Jeśli zauważamy jakiś problem, jeśli w jakimś stopniu taka osoba nie domaga, jeśli jest to dziecko właśnie zaczyna źle funkcjonować, to przyjrzyjmy się, jak jest, żeby tak z lotu ptaka zobaczyć, jak ta osoba funkcjonuje. W kontekście terapeutycznym z nastolatkami, ja ich pytam, ale to powiedz mi, jaki jest ten problem, to z czym sobie nie radzisz? Co jest w tym momencie kłopotem? Czasem uczeń uważa, że to nie jest jego kłopot, tylko rodziców albo nauczycieli, no ale to zgadzamy się na to. No dobrze, to co jest tym kłopotem tych twoich rodziców, tak, w relacji z tobą? Co takiego im nie pasuje? W czym się nie możecie dogadać? I opisujemy sobie stan faktyczny, jak jest. I państwo jako dorośli obserwujący dzieci też możecie sobie opisać stan faktyczny, jak taki mały człowiek funkcjonuje. Potem zastanawiamy się nad tym, czy rozmawiamy o tym, to jak powinno być, do czego byśmy, znaczy na razie jak powinno być, taki stan idealny. I bardzo często tutaj nastolatki magiczne myślenie włączają albo na początku są oporni, nie da się tak żyć idealnie w ogóle. Ja mówię, ale pomyśl sobie, co by było, gdybyś jednak mógł sobie wymyślić jakąś tam sytuację braku tych konfliktów, od czego by to zależało, no jak powinno być, żeby było dobrze, tak, i dla ciebie, i dla rodziców. Jakie zachowania powinny mieć miejsce. No to czasem tam wymyśla zachowania, które by oczekiwał od rodziców, tak? Bo to oni się mają zmienić, no ale też dochodzimy do takiego momentu oczywiście, a ty co byś mógł zrobić, żeby dążyć do takich lepszych relacji i lepszej formy komunikacji. No i tam uczeń jednak sprowokowany coś wymyśla. Odpowiedź na kolejne, wydawałoby się banalne pytanie, ale w moim odczuciu takie bardzo porządkujące. To dlaczego nie jest tak, jak powinno być? I tutaj możemy godzinę o tym rozmawiać. Dlaczego nie jest tak, jak powinno być? Bo uczeń zaczyna wchodzić w te różne tam swoje zakamarki myślenia, bo zaczyna szukać przyczyn tych różnych nieprawidłowości. Część zrzuca na odpowiedzialności na rodziców, część na nauczycieli. No ale oczywiście po to przychodzi do psychologa, żeby też pomyśleć o sobie. I ta rozmowa jest tak prowadzona, żeby spróbować odnaleźć w sobie te przyczyny różnych nieprawidłowości. Dlaczego nie jest tak, jak powinno być? No i wiadomo, że dążymy do tego, żeby coś wypracować, żeby coś zmienić, żeby mieć jakieś wnioski, żeby wyjść z czymś, co ma nas finalnie wzmocnić. I myślę, że taka zasada, którą może warto, aby wszyscy zajmujący się kontaktem z uczniami mieli z tyłu swojej głowy, to jest taka zasada, którą też my staramy się na studiach studentom psychologii przekazywać, że uczeń, klient, pacjent nigdy w życiu nie może wyjść z naszego gabinetu w stanie załamania, bo ten problem tak go przytłacza, że on i tak ciągle nie wie, jak sobie z nim poradzić.
sesja, spotkanie, ale tym samym lekcja w szkole, rozmowa z rodzicem nigdy nie powinna się kończyć takim poczuciem, że dziecko jest zostawione samo z sobie, ze swoim nieszczęściem i z takim poczuciem bezradności. Byłoby idealnie, gdybyśmy mieli w sobie tyle cierpliwości, tyle mobilizacji, tyle odwagi, żeby tak długo albo tak pracować na lekcji, czy w kontakcie, w rozmowie z dzieckiem, z drugim człowiekiem, żeby koniec naszego kontaktu był dla dziecka jakkolwiek budujący, żeby nie wiem, ile tam rzeczy trudnych po drodze się zadziało. To jest taka złota zasada, że tak powiem, w kontekście terapeutycznym, ale gdyby taką zasadę mieć także w kontekście dydaktyki, że uczniowie z lekcji nie wychodzą w poczuciu przeciążenia, załamania i niezrozumienia, tylko mają odpowiedzieć na pytanie: wiem, co dalej, wiem, jak coś zrobić, wiem, co mi zadano, wiem, co mam przemyśleć, wiem, jak do czegoś tam dojść. Myślę, że to by zdecydowanie poprawiło komfort też takiego szkolnego funkcjonowania. I już tak bliżej zakończenia. Cóż radzą psychoterapeuci? Pomyślcie sobie Państwo, no naprawdę, 5 lat studiów, 4 lata specjalizacji. Jedz, przyjaźnij się, ruszaj się, pomagaj. Nie mów nie, jeśli tego potrzebujesz, no naprawdę. 5 lat kształcenia, żeby wymyślić takie rady. Ale niestety w tym z jednej strony wyścigu szczurów, w tym dziwnym świecie, w tej zmiennej obyczajowości, w tych zachowaniach ryzykownych, w tym, że profilaktyka niestety jest czasem takim słowem sztucznym, a w rzeczywistości żyjemy jak żyjemy. To, co nas może uratować, to powrót do takich fundamentalnych prawd, jak żyć. Jak żyć, żeby właśnie było dobrze, żeby mieć sobie też taką pokorę do życia, że nie zawsze musimy wszystko zrobić najlepiej. Oczywiście mamy w mediach takie modele, prawda, że są ludzie, którzy ciągle osiągają sukcesy, ciągle są wspaniali, piękni, wybitni i mają same w związku z tym przywileje. I to niestety wypacza funkcjonowanie wielu młodych osób, że też tak powinno być, w związku z tym oni też muszą jakoś tam o siebie walczyć, a inni przez to, że mają poczucie, że nigdy takiego ideału nie osiągną, to nadmiarowo negatywnie o sobie myślą, co skutkuje obniżonym skrajnie też nastrojem. A w rzeczywistości taka pokora do życia właśnie wynika z tego, żeby cieszyć się tym, co mamy tu i teraz. A jeśli mają Państwo ochotę poczytać sobie fajne książki, takie wzmacniające dla siebie, a część polecić innym, to na koniec taka biblioterapia. Przed Państwem taka biblioterapia. No może część z nich znacie. Książka, która brzmi groźnie, ale jest moim pandemicznym odkryciem, 50 klasyków psychologii, Toma Butlera Bowdona. Tytuł groźny, ale trzeba czytać to, co jest małymi literami. 50 inspirujących książek w jednej. I ta książka naprawdę zawiera w sobie 50 krótkich rozdziałów z 50 autorami różnych książek psychologicznych, którzy i w skrócie jest opisane, co w tej książce jest, kim był autor. Oczywiście są tutaj klasycy psychologii, tacy jak Freud, czy Watson, czy jakieś inne nazwiska, ale są też osoby mniej znane, które były praktykami, a wniosły duży wkład w wiedzę psychologiczną. I czytając tą książkę, ma się odruch, aha, to tą chcę kupić jako następną, to tą chcę bardziej poznać, to tego autora chcę bardziej wgłębić. Także jeśli są wśród Państwa osoby, które są tak jak ja, troszkę uzależnione od książek, to jest to niebezpieczna pozycja, ale bardzo odkrywająca własne potrzeby. W kontekście budowania odporności, kondycji psychicznej, książka zdecydowanie o biblioterapeutycznym charakterze dla osób zmagających się z różnymi takimi spadkami nastroju, może nie z taką jeszcze stricte kliniczną depresją, która wymaga oczywiście w tym momencie farmakologii, ale tak, żeby samemu siebie wzmocnić. Radość życia Davida Burnsa. Gruba książka z przykładami zadań domowych, ćwiczeń.
bardzo wzmacniająca, bardzo otwierająca i taka podbudowująca. Bo właśnie o to chodzi, żeby mieć poczucie, że mamy sposoby zaradcze na to, żeby czasem wyjść z tych spadków nastroju, które niestety są dzisiaj naszą codziennością. Książka dla osób, które mają poczucie jakiejś niesprawiedliwości, jakiejś krzywdy w życiu, jakiegoś takiego, że czemu coś się ułożyło nie tak, jak miało się ułożyć. Tak? Dlaczego coś nie wyszło? Dlaczego jakaś relacja nie wyszła? Dlaczego gdzieś się daliśmy skrzywdzić? Prawdy o życiu. De Barbero, Angelis De Barbero, autorka. Poradnik dla wrażliwych. Tak? Książka z okładki wygląda jak jakiś taki harlekin psychologiczny dla kobiet. Tak? Tak, przepraszam za tą okładkę, ale naprawdę jest to książka bardzo wzmacniająca nie tylko kobiety. Dla osób lubiących takie wątki psychoterapii to jest książka George'a Bukaya, argentyńskiego psychoterapeuty, który napisał książkę w takiej narracji, że każdy rozdział to jest jakby inna sesja z jednym pacjentem, który do niego przychodzi, a więc to jest jeden bohater na całą książkę, ale każdy rozdział bardzo wyrywkowo zaczyna się od opisu problemu, z jakim ten pacjent do niego przychodzi, a potem jest na to bajka, metafora, jakaś przypowieść, jakaś wymyślona historia, która w 100% właśnie odpowiada na to, jakbyś sobie człowieku mógł z tym problemem poradzić, tylko i wyłącznie dlatego, że spojrzysz na to z innej perspektywy myślenia właśnie takiego metaforycznego, że może to inaczej wyglądać. Tak więc też pozwól, że ci opowiem bajki, które podpowiadają, jak żyć. Bajki, które nauczyły mnie, jak żyć. I książka, którą muszę zakończyć, żebyśmy właśnie wyszli pozytywnie wzmocnieni po tym spotkaniu, pomimo tego, że temat był taki dotykający tej kruchej kondycji naszych najmłodszych. Martin Seligman, pionier myślenia pozytywnego, z książką Optymizmu można się nauczyć. Także optymizmu można się nauczyć, że jest to myślenie pozytywne jest kompetencją, którą jesteśmy w stanie wdrukować w nasz umysł, w nasz sposób postrzegania świata, w nasz sposób postrzegania rzeczywistości, wynikający właśnie z takiego, a nie innego nastawienia, że to nastawienie rządzi naszymi decyzjami, naszym myśleniem, naszym komfortem psychicznym. Tak więc zachęcam, żeby nauczyć się jak najwięcej optymizmu w naszej codzienności.